Wstałem. Dzień dobry. Dzisiaj pokażę wam, jak wygląda dzień treningowy na obozie na Majorce. Jest godzina 8:23. Chodźcie, idziemy na śniadanie. Pomidorki, kiełbaski, te sprawy. Owocki, jogurty. Jest czym wybierać. Moje śniadanko. Dwa jajeczka, melon i kanapeczka. Małe przed śniadaniem, przed pływaniem, zaraz będziemy pływać. Ale jakbym wjechał po, to by było na pewno większe. Co już chyba po śniadaniu? Znaczy na śniadanie po treningu? Bananka. Po treningu? Po treningu, bananka. Tylko? A czy tą kolkę jeszcze? Tak, tak. No. Chyba bananka, a zjadł jeszcze parę takich więcej jajek. Dość chłodno i na trening właśnie powinienem wziąć bluzę. Znaczy chłodno, no. Około 18 stopni, ale jak jesteś przyzwyczajony, że to słońce praży, to tak odczuwamy, troszeczkę zimno jest, a indeks tutaj na wyspie ma około 9 stopni, 8, 9, nawet 10, więc to słońce mocno opala. Wczoraj 20 posmarowałem się na twarzy i już widziałem gdzieś tam, że mnie popaliło. A jestem tutaj już prawie od tygodnia. Chłopaki idą za mną. Nie wiem, czy będzie ich widać. I lecimy na trening. Zaraz będzie siłka, na której zawsze ćwiczymy. I tak to właśnie wygląda, że jest. Jest wszystko, co potrzeba. Nie trzeba o nic się martwić. Ale oczywiście to, co chłopaki lubią najbardziej, czyli jest tam. Do robienia klapy. Także tak. Teraz idę się rozgrzewać i widzimy się później. Romanek na vlogu. Co tam, Roman? Ej, dobre. Jak się macie? Na kor. A, robił brzuch. Tak, robił brzuch. Ty nie tłusty. Ja tłusty, mocno. Ty nie tłusty. Dzięki pływaniu właśnie poznaję dużo znajomych z całego świata. Roman jest z Czech. Poznaliśmy się kiedyś na zawodach w Oświęcimiu i przypadkiem teraz jesteśmy razem na obozie na Majorce. Cześć. Parę eksplozywnych skoków na szynie, żeby pobudzić każde mięśnie i być dynamicznym w wodzie. Co dzisiaj, Karpi, pływasz? 4x50 tempo 200. No. 3 razy pomiędzy tempem 200 a 100. 2 razy tempo 100 i raz na maksa. Max! Co się pływamy? Ha, sam trener nie wie. Najlepszy trening w życiu. Nie, miał ich trochę. Co? Miałem ich trochę. Ale to nie dzisiaj. Już czuję, że nie dzisiaj. A no tak, bo dzisiaj jest ten dzień. Odpuszczenie. Środa. Nie, to na środę to chłopaki. My już z Xavierem zaczęliśmy tak zwane odpuszczenie, więc będziemy pływać, zgaduję, 2, może 3 kilometry. Fiu. Ekstra. Za 5 dni zaczynają się Mistrzostwa Europy, na które wylatujemy do Budapesztu. A chłopaki tutaj Karpiu i Kuba szykują się do Ołomków, więc będą pływać troszeczkę więcej. Ja nie wiem po polsku. No daj coś po polsku. Tak, fajny, spokojny.
Nie no, nie no. Przywitaj się. Say hello. Ja nie wiem. No a jak mówisz hi? Cius. Nie. Ahoj, ahoj, ahoj. Cześć, no, cześć, no, cześć, 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 cześć. Kto ty jesteś, powiedz? A? Kto ty jesteś? Roman. No, Prochaska. Roman Prochaska, UFC fighter. Tak. Dzisiejszy trening, czy zadowolony? 200 crawl, plus 3 razy 100 crawl. Dobra. 10 razy 50 na nogach. Mamy różne jakieś akcenty. 12,50 ćwiczenia, górny styl. 4,15 Barcelona, wybuch. 200 luz. 2,25 na pusto. Nie, 1,25 na pusto. 400 luz i koniec. Czyli zaczęliśmy taper. Spałem 10 godzin, nie, 9,5. Się położyłem o 22.30 i wstałem o 8.30, ale to wiecie, pewnie zasnąłem już tak później, ale jestem naprawdę jakiś taki niewyspany dzisiaj, nie słońce wymęcza czy co, ale... Trener powie do kamery. Ja dzisiaj też spałem jak normalnie... trup. Witam was po południu, mamy godzinę 15.30, lecimy na drugi trening. Dzisiaj będzie trochę ciekawiej, bo mamy składaneczki, tak zwane. Pewnie 2,50 się pojawią, może 75. Jeszcze nie zadecydowaliśmy, każdy ma do wyboru trening, więc to jest to, co mi się lubią najbardziej, czyli własna rozgrzewka na lądzie, własna rozgrzewka w wodzie. Zakładamy z góry i zaczynamy, także widzimy się za chwilę. Czas na rozgrzewkę na lądzie. Zaczynamy. Trzeba rozgrzać każdą partię ciała, bo dzisiaj mamy ściganko i trzeba być dobrze dogrzanym. Także zaczynamy. Użyję dzisiaj na pewno piłeczek medycznych na dynamikę. Pewnie mata się przyda, żeby zrobić trochę brzucha, ale najpierw zaczynamy. Tak, bardzo ważna suplementacja przed treningiem, cytrulinka wjeżdża, L-karnitynka, oczywiście kreatyna, czyli przyjaciel każdego sprintera i oczywiście też beta. Bierzemy i zaczynamy zadanko. Dobra. Odżywki wzięte, rozgrzewka zrobiona, trzeba się przebrać. Rozgrzewka zrobiona. Coś się szkoły doznałem, jak Xavier, czy pierwszy, gdzie on jest? Tutaj jest Xavier. Co płyniesz? Ja płynę składaneczkę. No. 50 otwarcia, tempo 100 i zamknięcia. 50 sekund. Ulala. No. Skin gotowy, jedziemy. Mamy taki patent na otwartym basenie, że zakładamy linę. I dzięki temu grzbietem pływając widzimy jak sufit, nie? Nie latamy, bo nie ma punktu odniesienia na niebie, jak płyniesz na plecach. A dzięki temu mamy punkt, nie dotykamy tego ręką, ale to możemy pracować nad techniką. Jest to równo wzdłuż basenu. Więc taki polski patencik, pozdrawiamy Tomka Polewkę, dzięki któremu mamy ten patent. Cały równo, teraz czas na mnie, przebieramy się także ze stroju treningowego i skórę. Gotowe, jedziemy! Jedziemy! Tak, pozytywne myślenie, co będzie, to będzie, ale będzie szybko. No i trening skończony, rozpływanko zrobione. Dobre pływanie było bardzo szybko.
Jeszcze chłopaki tutaj dobijają 50 na maksa, ale trening jak najbardziej na plus. Buźka.